Bitwa na wodę między Polakami a Niemcami. Warszawska Praga, lany poniedziałek 1943 rok. Praga kryje znacznie więcej nieznanych i niesamowitych historii, których bohaterami są zwykli ludzie. I to właśnie oni postanowili podzielić się tymi historiami z resztą warszawiaków. O szczegółach Sabina Zygmanowska. To z tego balkonu pan Zbigniew obserwował niecodzienną bitwę na wodę między Polakami a Niemcami, która rozegrała się na ulicy Stalowej w lany poniedziałek 1943 roku. Zaczęła się wielka bitwa na wodę. Po prostu to była jedyna okazja, gdzie mogliśmy jako Polacy wtedy pod koniec wojny dolać Niemcom. Mogliśmy Niemcom dolać i wszyscy z tego bardzo skwapliwie korzystali. Wojna była tak zaciekła, że cała ulica Stalowa była mokra. Na szczęście obyło się bez ofiar. Wszyscy zmoczeni byli niesamowicie, bo po prostu nas było więcej, więcej ludzi, polewanko było potężne. Wszyscy byli zmoczeni, ale rachacha, wesoło było. Takich historii powstało już 150. Część z nich znajdzie się w antologii pod nazwą Praga Gada. Do opowieści powstaną ilustracje. Pierwszy komiks na podstawie narracji biograficznych prażan. Którego twórcą może być każdy. Stąd pomysł na konkurs. Konkurs polega na zilustrowaniu dowolnie wybranego epizodu ze strony www.pragagada.pl i narysowanie na jego podstawie komiksu, który miałby się składać od 4 do 6 plansz. Do akcji przyłączyli się też rysownicy. Mam do powiedzenia historię, konkretną historię i nie mogę myśleć tylko i wyłącznie szablonowo, że ma być na przykład bardzo kartunowo albo bardzo realistycznie. I właśnie wszystkie środki graficzne dobieram do tego, co usłyszałem w tej historii, tak co nasz bohater chciałby przekazać. Ten unikalny świat Pragi od wojny aż do lat 90. ocaleje dzięki wsparciu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Celem tego projektu jest ukazanie szczególnie młodym ludziom kompetencji, niesamowitych kompetencji kulturowych właśnie starszego pokolenia. I to właśnie cytaty prażan mogą znaleźć się w komiksowej antologii. Rysunki do projektu Praga Gada można przesyłać do 22 kwietnia.